Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po wejściu do łodzi Jezus z uczniami przeprawił się i poszedł do swojego miasta. Przynieśli mu wtedy człowieka sparaliżowanego, leżącego na noszach. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: odwagi, synu, odpuszczają się tobie twoje grzechy. Na to niektórzy z uczonych w piśmie mówili sobie: on bluźni. Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego źle myślicie w swoich sercach? Co jest bardziej uderzające, czy powiedzieć: odpuszczają się tobie twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Abyście jednak wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, tu zwrócił się do sparaliżowanego: wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. On wstał i odszedł do swojego domu. Gdy tłumy to zobaczyły, napełniły się bojaźnią i zaczęły wysławiać Boga, że taką władzę dał ludziom. Może zacznę od małego wtrętu, komentarza do ostatniego zdania. Tak się czasem zastanawiamy, co znaczy bojaźń Boża, i tutaj mamy przykład. Ci ludzie napełnili się bojaźnią i objawiło się to tym, że zaczęli wysławiać Boga, że taką władzę dał ludziom. Czyli że podzielił się z nami naszą władzą. Czyli bojaźń Boża to jest wysławianie wielkości Boga, wysławianie tego, że Bóg jest właśnie, że Bóg jest wielki, że Bóg czyni wielkie rzeczy i nas uzdalnia też do czynienia wielkich rzeczy. Ale wróćmy do, myślę, sedna tej dzisiejszej Ewangelii, mianowicie do znowu, nie? Tej walki Pana Jezusa z grzechem. Mówiliśmy sobie wczoraj, że to potopienie świń, nie? W jeziorze było znakiem tego, że Chrystus przyszedł zniszczyć nasz grzech. I oto dzisiaj jakby znów Pan Jezus mówi o tym, w inny sposób zupełnie, ale znowu mówi o tym. Konkretnie mówi o tym, jak ważną rzeczą jest odpuszczanie grzechów, odpuszczenie grzechów. Jak ważną rzeczą jest to, że On przyszedł z tą misją odpuszczenia grzechów naszych. Zobaczmy. Przynoszą Panu Jezusowi człowieka sparaliżowanego, żeby go uzdrowił. No, piękna rzecz, normalna. Natomiast Pan Jezus, owszem, chce tego człowieka uzdrowić, ma taką moc, ale zanim to robi, to przywołuje nam przed oczy rzeczywistość grzechu. Tak, przywołuje nam rzeczywistość grzechu. Myślę, że można też powiedzieć właśnie o grzechu, że jest pewną postacią paraliżu. Jeżeli nie miłujemy, a objawia się to właśnie grzechem, to można powiedzieć, że jesteśmy trochę jak sparaliżowani. Czyli niby żyjemy, ale tak naprawdę nie robimy tego, co normalnie żywy człowiek z natury robi po prostu. Tak, jeżeli nie miłujemy, to jesteśmy trochę jak sparaliżowani, jak skrępowani, zniewoleni, opętani właśnie przez demona w ten czy inny sposób. I teraz Pan Jezus mówi takie znamienne zdanie. Aha, jeszcze może zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus nie pyta tego człowieka, czy on jest świadom swoich grzechów, nie
nie oczekuje, że on będzie za te grzechy żałował. Tak, bo to jest oczywiście to, co my nazywamy warunkami dobrej spowiedzi, czyli warunkami, które decydują o tym, czy otrzymaliśmy, czy dokonał się w nas sakrament pokuty, to wtedy właśnie mówimy, nie, o tym, że trzeba żałować, że trzeba oczywiście wyznać grzechy, trzeba postanowić poprawę. I słusznie, dlatego że wtedy mówimy o pokucie, a nie tylko o odpuszczeniu grzechów. Tak, pokuta to jest coś więcej niż odpuszczenie grzechów. Pokuta to jest nawrócenie. Człowiek pokutujący to jest człowiek, który jest w procesie nawrócenia. Dlatego każdy z nas, każdy chrześcijanin jakby z zasady jest pokutującym. No, ale jak wiemy, Pan Jezus nas uczy, że ta pokuta nie ma polegać na tym, że ja teraz jakiś wór pokutny sobie założę i będę w nim chodził, albo że będę pościł i teraz jeszcze będę w dodatku wszystkim o tym opowiadał, nie, tylko polega na przemianie serca. A czasem post czy jakieś inne tak zwane praktyki pokutne mogą mi w tym pomóc i o tyle, o ile mi pomagają, to z nich korzystam. No, natomiast Pan Jezus, żeby nam odpuścić grzechy, jakby nie potrzebuje tego wszystkiego, żeby nam przebaczyć. Tak, myślę, że ten człowiek, skoro już o tym mówię, to może też podzielę się taką moją refleksją, że ten człowiek, on natychmiast, nie, po tym jak wstał, zresztą to moim zdaniem oznaczało to, że wstał i poszedł, tu jest chyba powiedziane, tak, że poszedł do swojego domu. Tak, przynajmniej Pan Jezus powiedział tak, i on rzeczywiście odszedł do swojego domu. To, że to oznacza, że on właśnie wszedł na drogę pokuty. W każdym razie jakoś tak mam w sobie takie mocne przekonanie, że ten człowiek jakby nie mógł w ogóle po tym, co się wydarzyło, nie wejść na drogę pokuty, czyli drogę przemiany. No, ale jeśli chodzi o samo przebaczenie, no to Pan Jezus nie potrzebuje naszego żalu za grzechy, wyznania grzechów, tylko pamiętajmy, że do życia wiecznego nie wystarczy to, że Bóg nam przebaczył, jeszcze potrzebna jest pokuta, czyli nasza przemiana, właśnie, żeby było jasne. No, ale Pan Jezus mówi, i teraz dojdźmy do tego znamiennego zdania, mianowicie mówi, co jest bardziej uderzające, czy powiedzieć, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań i chodź. I okazuje się, że bardziej uderzające jest, odpuszczają się Tobie Twoje grzechy. Tak jakby, ja odbieram te słowa w taki sposób, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć, no Wy tak gonicie za tym zdrowiem, nie? I owszem, to jest ważne, tak. Z chorobami trzeba walczyć, i nieraz dokonam cudu uzdrowienia, uzdrowię Ciebie czy kogoś, nie, z jakiejś choroby, ale wiedz, że to, czego najbardziej człowiek potrzebuje, to jest właśnie odpuszczenie grzechów. I potem oczywiście przemiana, potem ten powrót do domu, powrót do siebie, czyli powrót do miłowania. Człowiek jest sobą, jest u siebie w domu wtedy, kiedy kocha. Tak odbieram te słowa. Tak, to jest dla mnie taka zachęta, to co czytam w dzisiejszej Ewangelii, zachęta do tego, żebym najpierw zobaczył, że Bóg mi przebacza, odpuszcza grzechy, że przyszedł je zniszczyć, że przyszedł je jakby utopić, nie? Właśnie w tym morzu, czyli utopić w swojej męce i śmierci. Zadać śmierć grzechowi, właśnie, jak też mówimy. No? Tak właśnie święty Paweł tak mówi, czy nie wiem, a może w liście do Hebrajczyków jest. W każdym razie znamy te słowa.
To jest najważniejsze. To jest to, czym powinienem na co dzień żyć, czym się cieszyć. I zobaczmy, ci ludzie, którzy to słyszeli, oni się zgorszyli. Niektórzy, oczywiście, niektórzy. No bo tylko Bóg może przebaczać. No tak. Tak, ostatecznie, oczywiście my możemy sobie nawzajem przebaczać, ale co nam po tym, jeśli Bóg nam nie przebaczy? No i właśnie tutaj Pan Jezus po prostu pośrednio objawia swoje bóstwo. A oni nie dowierzają. Mówią, to niemożliwe. Ktoś taki, nie, tak normalnie wyglądający, zwłaszcza, że pamiętajmy, to się działo w mieście Pana Jezusa, czyli chyba domyślam się, że w Nazarecie. I aha, nie, tutaj w komentarzu jest powiedziane Kafarnaum, gdzie Jezus miał stałe oparcie podczas nauczania w Galilei. Tak, no w każdym razie Pan Jezus przyszedł w swoje strony, gdzie bardziej znano Go jako człowieka. I oni mówili, no jak, nie? Człowiek, może i taki mądry, ale człowiek odpuszcza grzechy. Tak, natomiast właśnie Pan Jezus przyszedł tu objawić swoje bóstwo i przyszedł objawić to, że odpuszcza grzechy. Przyszedł nam powiedzieć, że fajną rzeczą jest to, że my sobie nawzajem przebaczamy, ale nic by nam po tym, gdyby Bóg nam nie przebaczył. I też w związku z tym można powiedzieć, co z tego, że ktoś mi nie przebaczy, nie chce mi przebaczyć. Ja żałuję, proszę, nawróciłem się, przeszedłem przemianę, a ktoś mi nie przebaczył. Najważniejsze, że Bóg mi przebacza, a na to mogę liczyć. Jeśli żałuję, jeśli wstaję, jeśli idę do domu, czyli wracam do siebie, czyli się po prostu nawracam. Tak więc czujmy się słowami tej dzisiejszej Ewangelii zachęceni właśnie do wewnętrznej przemiany, a przede wszystkim urzeczeni miłością Boga, czyli bojaźnią, która nas pobudza do tego, by wysławiać Boga, że taką władzę dał ludziom. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.